Przeczytamy Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung 2. Od wiersza 25. Ab Vers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Es gilt nicht nur das festzuhalten, was man kennt. Nie chodzi tylko o to, aby trzymać to, co się zna, sondern auch das, was man erkennt. Ale i o to, trzymać to, co się pozna. Ich komme damit, wie die, die gestern Abend hier waren, gehört haben, auf die Bedeutung dieser beiden Ausdrücke zurück. Ja nawiązuję do tego, co żeśmy wczoraj wieczorem słyszeli na temat znaczenia tych dwóch wyrażeń. Wenn ich es richtig behalten habe, bedeutet kennen mit dem Verstand erfassen. Jeśli dobrze to zrozumiałem, to oznacza znać, to oznacza, aby swoim rozumem pojąć. Aber erkennen bedeutet dann das, was man mit dem Verstand erfasst hat, auch mit dem Herzen zu bejahen. A przyjąć to, to oznacza, uznać to, przyjąć to, to oznacza, aby to, co żeśmy naszym rozumem zrozumieli, abyśmy przyjęli do naszego serca i w pełni się z tym zgodzili. Man kann bis zu einem gewissen Grad viele Dinge, die uns das Wort Gottes zeigt, mit dem Verstand erfassen. Wiele rzeczy, co Słowo Boże nam przekazuje, możemy naszym rozumem przyjąć. Gleichsam Kenntnisse ansammeln. Można powiedzieć, możemy zgromadzić pewną wiedzę. Ohne dass das Herz berührt wird. A przy tym nasze serce nie będzie poruszone. Sicher ist das Erfassen mit dem Verstand auch eine Voraussetzung. Z całą pewnością poznanie tego i naszym sercem to jest właśnie tym, naszym rozumem to jest związane z przyjęciem tego i uznaniem tego w naszym sercu. Auf der dann das Bejahen mit dem Herzen aufbaut oder sich daran anschließt. I do tego dołącza się zgoda czy przyznanie do tego, że ma, że to tak jest całym naszym sercem. Bloßes Kennen hält man nicht durch. Nie wytrwa się tylko mając próżną, pustą wiedzę. Bis der Herr kommt. Aż Pan przyjdzie. Aber wenn unser Herz die Dinge bejaht, ale jeżeli nasze serce zgodzi się z tymi rzeczami, und besonders wenn dein und mein Herz mehr von der Person unseres geliebten Herrn erfüllt ist, a szczególnie jeżeli twoje lub moje serce wypełnione jest osobą umiłowanego Pana, dann sind wir auch befähigt festzuhalten, bis er kommt. To wtedy też jesteśmy uzdolnieni do tego, aby trzymać mocno, aż On przyjdzie. Wir haben eben durch unseren Bruder Karl-Heinz gehört, was den erwartet, der überwindet und seine Werke bewahrt bis ans Ende. Dopiero co żeśmy usłyszeli, co oczekuje tego,
który trzymać będzie się mocno tego, co posiada, aż Pan przyjdzie. Überwinden und die Werke bewahren, seine Werke bewahren bis ans Ende. Trzeba zwyciężyć i jego uczynki pełnić aż do końca. Das sind ja eben die beiden Voraussetzungen dafür. To są te dwa warunki zmierzające do tego, dass einem das zuteil wird, że ktoś stanie się uczestnikiem, was wir in den Versen 26, 27 und 28 finden. Co mamy zapisane w wierszach od 26 do 28. Überwunden werden müssen Widerstände. Trzeba w nas samych zwyciężyć opór. Und es gibt keinen Gläubigen, der seinen Weg in Treue gehen möchte. I nie ma takiego wierzącego, który chciałby wiernie iść swoją drogą, der nicht solche Widerstände spürt, który by nie odczuwał tego rodzaju sprzeciwów. In einem Lied heißt es aber, a w jednej z pieśni śpiewamy: Doch mit Jesus werd ich Sieger und ein Überwinder sein. Jednak w Jezusie będę zwycięzcą i tym, który przezwyciężył, wytrwał do końca. Wir können nicht überwinden aus eigener Kraft. Nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć w sile naszej własnej siły. Nur in der Kraft, die wir im Blick auf den Herrn Jesus immer neu, immer wieder empfangen. Tylko w tej mocy, którą możemy ciągle na nowo naczerpać od Pana Jezusa. Und dann gilt es zweitens, seine Werke zu bewahren bis ans Ende. A po drugie, zachować jego uczynki aż do końca. Es gibt eine Unzahl vieler Werke in der großen Christenheit. Jest wykonywana niezliczona ilość dobrych uczynków w chrześcijaństwie. Und ich denke gerade in dem System, von dem hier die Rede ist, i myślę właśnie, że w tym systemie, o którym teraz jest mowa, spielt die Werkgerechtigkeit eine große Rolle. To właśnie uczynki odgrywają bardzo wielką rolę. Dieses System lehnt das allein aus Gnade ab. I ten system odrzuca z zasady swojej łaskę. Wir werden die Erfahrung machen, wenn wir hier und da Menschen auf das ewige Ziel ansprechen. Z całą pewnością tego doświadczymy, że jeśli jakichś ludzi zagadniemy co do ich wiecznego celu, dass sie von wenigen Ausnahmen abgesehen zunächst einmal auf ihre eigene Werke verweisen, to oni z niewielkimi wyjątkami przede wszystkim będą wskazywali na swoje dobre uczynki. Und es ist manchmal recht schwierig, sie dahin zu bringen. I będzie naprawdę bardzo trudne dla nas, aby ich doprowadzić do tego, dass sie nur noch auf dem einen völlig unabhängig von ihnen vollbrachten Werk des Herrn Jesus ruhen. Aby spoczęli tylko na tym całkowicie od nich niezależnym, dokonanym przez Chrystusa dziele na krzyżu. Nun, hier geht es aber nicht um dieses vollbrachte Werk, obwohl es auch eine große Grundlage ist. Jednak tutaj w tych wierszach nie chodzi o te dokonane dzieło, pomimo tego, że ono jest tą podstawą wielką, sondern um seine Werke. Ale tutaj chodzi o jego uczynki. Die Werke, die der Herr Jesus bewirkt, getan hat, als er hier auf der Erde war. Takie, które Pan Jezus wykonywał, gdy tutaj był na ziemi. Und wenn wir in Epheser
2. I tak jak czytamy w Efezjan w drugim rozdziale. Ich muss eben mal sehen. Nein, es steht. Bitte? Dankeschön, ja. Da heißt es, Epheser 2, Vers 10. Jest napisane w Efezjan 2 rozdziale, w 10 wierszu. Denn wir sind sein Werk. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Do których przeznaczył, czy przygotował nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Es heißt nicht einfach geschaffen zu guten Werken. Nie jest tutaj napisane, że my czynimy dobre uczynki, sondern geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ale jest napisane, że my wykonujemy te stworzeni jesteśmy do tych dobrych uczynków w Chrystusie Jezusie. Und wenn wir dann weiterlesen, die Gott zuvor bereitet hat. A gdy dalej czytamy, do których Bóg przeznaczył nas? Keine Probleme oder kein Problem darin zu sehen. To nie widzimy w tym tego problemu, dass es sich da um das handelt, was der Herr Jesus in seiner völligen Abhängigkeit von Gott, als er hier auf Erden war, gewirkt hat. Chodzi o te uczynki, które Pan Jezus, będąc tu na tej ziemi, wykonywał w pełnej zależności od swojego Boga. Und in denen oder gemäß denen wir jetzt wandeln dürfen. I teraz w nich albo odpowiednio do nich my możemy teraz pielgrzymować. Und dass wir diese Werke bis zum Ende standhaft festhalten dürfen. I że te uczynki możemy aż do końca trzymać się ich.